Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszną pastę z cukinii a la ketchup, która idealnie nadaje się jako dodatek do mięs lub kanapek. Jest lekko pikantna i bardzo smaczna. Najpierw przygotuję wszystkie składniki. Około 1 kg cukinii obieram ze skórki, ścieram na tarce o grubych oczkach i przekładam na durszlak. Jeżeli mamy dużą cukinię, to proponuję usunąć gniazda nasienne i dopiero wtedy zetrzeć. Następnie cukinię opruszam solą, mieszam i pozostawiam na czas przygotowania pozostałych składników. Około 300 g marchewki ścieram na tarce o grubych oczkach. Kilkucentymetrowy kawałek papryczki chili oczyszczam z nasionek, kroję na mniejsze kawałki i dodaję do marchewki. Około 300 g cebuli kroję w półplasterki. 4 ząbki czosnku kroję na mniejsze kawałki. Cukinię odciskam z soku i idę smażyć ketchup. W garnku lub na patelni na około 5 łyżkach oleju podsmażam przez około 2-3 minuty cebulę, tak żeby się zeszkliła. Następnie dodaję marchew z papryczką i jeszcze smażę około 5 minut. Następnie dodaję cukinię, czosnek, po 1,5 łyżeczki bazylii, oregano i papryki słodkiej i duszę całość około 10 minut do miękkości składników. Podczas duszenia od czasu do czasu mieszam. Po około 10 minutach dodaję łyżkę cukru, 3 łyżki octu jabłkowego i około 100 g koncentratu pomidorowego. Mieszam i jeszcze duszę około 3 minut. Następnie wyłączam grzanie i warzywa rozdrabniam blenderem. Rozdrobnione warzywa podgrzewam jeszcze kilka minut, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. Sprawdzam smak i doprawiam solą i pieprzem. Ketchup jest gotowy. Tak przygotowany, gorący ketchup nakładam do wcześniej wyparzonych słoików. Brzeg słoika dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczko. Ustawiam do góry dnem, nakrywam ręcznikiem i pozostawiam do wystudzenia. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy słoiki złapały, to dla pewności możemy je zapasteryzować na mokro lub na sucho w piekarniku. Garnek wykładam ściereczką, ustawiam słoiki i zalewam wodą do około 3/4 wysokości słoika. I od momentu, gdy woda zacznie się delikatnie ruszać, pasteryzuję około 15 minut. Następnie ustawiam do góry dnem, nakrywam ręcznikiem i pozostawiam do wystudzenia. Ketchup z cukinii jest gotowy. Życzę udanych przetworów i smacznego.